Shift. Wszystkim z tej strony Screamy, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive. Dzisiaj, słuchajcie, wracamy do tej gry z tego względu, że mieliśmy zbadać tajemnicę UFO. Spróbujemy też przejąć spodek UFO, co pewnie zakończy się ucieczką i śmiercią. Także trzymajcie kciuki, w tym odcinku na pewno będzie dużo, ale to dużo więcej. Tak, nie mam paliwa! Zapomniałem o tym, że nie mam paliwa! Nie no, mamy paliwo, z czego my nie mamy? A nie mamy oleju! Oleju nie mamy, mamy problem, bo zapomniałem, że skończyłem odcinek, bo nie miałem oleju i teraz nie mamy gdzie iść! Tam jest statek, tylko on jest mega daleko! Laweta! Stój! 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 Proszę! Nie, nie, nie! Ale czekajcie, przecież wystarczy wziąć silnik od pana policjanta, tylko on ma ten inny silnik. Musimy poczekać na kogoś innego. Panią, panią żegnam stąd. Nareszcie taksówkarz! Stój! 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 Dziękuję! Dolewamy oleju i możemy jechać w końcu dalej. Przelejmy resztę oleju do tego. Tu był olej! Tu był olej! Tu był olej! Przelejmy resztę oleju do tego zbiorniczka. Zamykamy oczywiście bak, wsiadamy do środka i uwaga, jedziemy. Odpalamy samochód. Dobra, działa, działa, nareszcie działa. I jedziemy w podróż. Mam też tajną broń specjalną na UFO. A jest to lornetka, która pozwoli nam latać oczywiście, złapać UFO i przejąć spodek. To chyba nie UFO. Nie UFO. 20 km za nami. Może zajedźmy do tego statku, żeby mieć jakiekolwiek paliwo. Musimy też zdobyć jakieś jedzenie, bo zaraz umrę z głodu. O, co? Już? Nie, to UFO! To UFO! Czerwone UFO! Czerwone UFO! Dobra, zjedźmy! Zjedźmy! Po prostu zjedźmy! Bo nie chcę, żeby mnie zjadło! Stary, stary, weź! Co? Z takiej odległości! Z takiej odległości! Jak to? Nie! 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 Wszystkie koła! Silnik odpadł! Macia się jakoś trzyma! Trzymaj się, Madziu! Trzymaj. Nie! Co ty robisz? Widzowie, no... Co? Co? Zamieniłem? Postać mi się zmieniła. Widzowie, jest problem. Co się z... Czemu... Czemu moja postać się zmieniła? O co chodzi? Jesteśmy pośrodku niczego. Ale przynajmniej nie umarliśmy i nie muszę jechać z powrotem 20 km. Czas wrócić do normy. Pozbieram jakieś części i zaraz wracam. Zaczynamy w takim razie od początku odcinka. Jest to hardcore, ale nie umarłem, to się liczy. Możecie też w komentarzu napisać zasady tego hardcora, że nie mogę cofać save'a czy coś, że nie mogę umrzeć, że muszę zaczynać po prostu od nowa i szukać tych rzeczy. Podjeżdżamy do statku, mamy tutaj masę beczek, co mnie bardzo cieszy. Wysiadamy z samochodu, zobaczmy, czy jest tutaj jakiś olej, benzyna jest najważniejsza. Mamy olej, ale ja chcę benzynę, benzynę, proszę, benzynę. Puste, puste, puste. O, benzyna, mamy benzynę. Mamy prawie 20 litrów paliwa. Robi się już noc, więc zbieram się i jadę w stronę drogi. Tylko nie pamiętam, gdzie jest. Czemu to auto w ogóle tak powoli jedzie? Czemu mam beczkę tutaj? Zobaczcie, nic nie widać prócz tych świateł przy drodze. Gdyby nie te światła, to bym nigdy tej drogi nie znalazł. Dojeżdżamy do drogi, szukamy jakiegoś budynku, szukamy jakiegoś schronienia, bo jesteśmy już mega, ale to mega głodni. Zaraz umrze. A co, mam tu czekoladę. Ale i tak jesteśmy nadal, nadal mega głodni. Jest domek, jest jakiś domek. Parkujemy. Nie, nie, UFO, UFO, nic nie widać, ono nie wciąga samochodów, dobra, jesteśmy bezpieczni, nic chyba nam nie zrobiło, światła wracają do normy, jesteśmy bezpieczni, wejdźmy do budynku i poszukajmy jakiegoś jedzenia, poszukajmy jakiegoś jedzenia, mamy olej, oleju nie potrzebujemy, założę to, może pomyślą, że jestem kosmitą. Mamy troszkę wody. Nie pytajcie, czemu sikam. Kałak! Kałak się przyda! Więcej oleju! Nie ma tu jedzenia! Nie ma tu nigdzie jedzenia! Czy ja mam jakieś jedzenie w samochodzie? Bo już w sumie sam nie pamiętam, tutaj nic nie ma. O! Czy ja słyszę kolejne UFO? Okej, wydawało mi się, wsadzamy... O, nie tu. Z powrotem światło na miejsce. Wsiadamy i jedziemy dalej! Czy...
Nie! Znowu! Nic nie widzę! Co się... O, czerwone! Czerwone! Uciekaj, 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 skrymi! Uciekaj! Wpadłem w poślizg! Poślizg! Nie! 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 Proszę, proszę, proszę! Ręczny zaciągam! Proszę wytrzymaj, proszę wytrzymaj, proszę wytrzymaj! Nie, 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 nie! Dobrze! Poleciało sobie! Maciu, jesteśmy bezpieczni! Zobaczcie, co się dzieje z naszym wykrywaczem UFO! Nieważne, że to kompas! Idziemy spać, bo zaraz umrzemy z głodu, robi się problem. Już mi całkowicie pożywienie spadło, wody też nie mamy. Musimy znaleźć jakiś budynek, który nas jakkolwiek napoi, inaczej będziemy musieli zacząć od nowa. Czy mogę jeść ludzi? O, co? Jak to się stało? Gdzie jest jakiś budynek? Gdzie jest jakieś pożywienie? Musimy coś zjeść! Mamy naprawdę spory problem! Chciałem wziąć tego kaktusa. Spory problem, bo zbliża się nasz koniec! Samochód się przegrzewa jeszcze! Dlaczego niby ten samochód się przegrzewa? To, że przekraczam licznik albo korzystam z całego, to nie moja wina. Mamy jakiś przystanek! Oczywiście, lekko go przejechałem! Samochód ledwo podjeżdża pod przystanek! Zobaczmy, czy tu cokolwiek jest. Czy jest jakieś jedzenie? Nie ma nic, nie ma... O! Nie ma nic! Mamy naprawdę przechlapane! Nie no, on nie jedzie. Ten samochód nie jedzie. On w ogóle nie jedzie. Gdzie jest jakiś budynek? Tam jest budynek! Dobra, widzowie, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, przepraszam. Będzie to obrzydliwe i ryzykowne, ale wszystko dla przetrwania. Życie! Głód mi wzrósł, ale woda mi spadła. Ale dzięki temu jakoś przetrwamy. Bierzemy kaktusa, pijemy z niego jeszcze wszystko, żeby przetrwać. Mamy już wodę w organizmie, nie mamy za to wody w chłodnicy. Jest też problem, ale tam jest jakiś budynek. Przepraszam, musimy się tam dostać jakoś. Jakoś. Nie jedzie. Czy naprawdę tej wody w chłodnicy nie ma ani trochę? Nie ma ani trochę. W takim razie podjeżdżamy do kaktusa, nokautujemy go. Proszę, proszę, cały silnik zaczął się dymić. Ale będzie dobrze, starczy tej wody, żeby dojechać. Jedziemy, 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 szybko, 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 bo tu umieramy już. Zobaczcie, znowu umieram z głodu, jest naprawdę źle. Szybciej, 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 auto nam się przegrzewa. W ogóle nie jedzie, znowu gaśnie. Nie, 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 nie. O, deszcz zaczął padać. Chłódź mi samochód deszczu. Jakie dźwięki! Czemu ten samochód nie jedzie praktycznie? Włączę wycieraczki, musimy zabrać mu chłodnicę, bo jest coraz gorzej z naszym zdrowiem. Stary, przepraszam, ale zabieram. Przelewamy wodę od niego i teraz powinno działać, teraz powinno wszystko działać. Jedziemy! Dobrze, samochód się rozpędza, jest dobrze! Budynek jest jakieś 2 km przed nami, mamy już 35 km za sobą. Jedź, Screamy, zobaczcie, na nasze zdrowie coraz bardziej spada. Jesteśmy już! UFO! UFO! Znowu UFO! Nie no, już mam dość tych UFO! Spadnij! Zobaczcie, widać, że to staje! Ale nie będę już marnować amunicji! I tak jesteśmy na miejscu! Te UFO zielone nie jest groźne! Mamy tutaj dwie przyczepy! Albo ciężarówkę i przyczepę! Mamy też silnik od ciężarówki! Całą ciężarówkę! I to zdrową ciężarówkę! Mamy też więcej paliwa, ale paliwa nie potrzebujemy! Potrzebuję wody! I potrzebuję jeść! Nie ma tu jedzenia, nie ma tu w ogóle jedzenia. Proszę, jedzenie. Proszę, nie ma tu nic. Po co mi okulary? Nie, proszę, ciasteczko, ciasteczko. Mamy ciasteczko. Zbytnio się nimi nie najem, ale przynajmniej mamy troszkę głodu odnowionego. Jedziemy dalej. Z głodem i pragnieniem nie ma tragedii. Za nami nie ma żadnego UFO, na szczęście. Jest tylko ciężarówka, która się właśnie rozwaliła. Nie! Znowu! Jeszcze czerwone! Nie no, to koniec tej zabawy, koniec tej zabawy! Przejmujemy! Przejmujemy czerwone UFO! Przejmujemy czerwone UFO! Wywaliło mi grę! Wciągnęło mnie! To się nie liczy jako śmierć, prawda? W końcu nie umarliśmy, gra po prostu nie wytrzymała! Jeszcze mamy tragiczną pogodę, ale jedziemy! Czekajcie, bo te ciasteczka zniknęły! Ta burza porwała ciasteczka! Nie no, to jest dramat! Umieramy znowu z głodu! Wracamy na drogę, nic nie widać! Nic nie widać, ale jedziemy, będzie dobrze! Liczę!
Prawie umarłem. Jedźmy na swoim pasie w takim razie. Nie no, przecież to jest dramat. Nic nie widać w tą pogodę. Jeszcze noc się robi, to już w ogóle będzie tragedia. Musimy zdecydowanie przejąć jakieś gorsze UFO. Słabsze UFO. Nic nie widzę. Czemu nic nie widzę? Światła tamtego świecą. Jest koszmarna pogoda. Naprawdę koszmarna pogoda. Ja nawet żadnych budynków nie widzę przed sobą. Przepraszam. Co? Jeszcze on... Czemu on wygląda jak pies z balonu? Koło zgubiliśmy! Nie, nie! Stój! Maska! Znaczy bagażnik! Koło zgubiliśmy w nocy! I poleciało chyba gdzieś! Nie no, gorzej być nie może! Gorzej być nie może! Musimy zatrzymać jakiś pojazd! Słyszę kogoś, zobaczcie, jedzie! Stój! Stój! Co się stało z tym królikiem? Autobus, autobus, dobra. Nie wiem, czy te koło będzie pasować, ale raczej pojedziemy do przodu. Powinniśmy przynajmniej. Jedziemy. Albo pójdźmy po prostu spać. Wstajemy i pogoda całkowicie zniknęła. Nie ma już tego beznadziejnego piasku. Co się dzieje z tym? No stój! Taksówka się po mnie nie zatrzymał. Stój, powiedziałem. I odjeżdża jeszcze. Moje auto odjeżdża. Okej, jedzie w naszą stronę. Musimy go złapać, bo musimy przejąć koło. Okej, stój. Zabieramy mu koło i szukamy dalej pożywienia. Jest blok, jest blok, jest blok. Jedziemy do bloku. Mamy... Czemu tu leży Madzia? Jeszcze zakopana jest. Cześć, Grzesiu. Żegnaj, Grzesiu. Wchodzimy do piwnicy, pozbywamy się oczywiście wszystkich Grzesi i szukamy jakiegoś jedzenia, proszę, jedzenie, jedzenie, tu musi być jedzenie. To musi być gdzieś jedzenie, czemu nie ma jedzenia? Jest ciasteczko, możemy zjeść ciasteczko. Tu też jest ciasteczko i mamy w końcu duże jedzenie, duży bekon, już nam starczy naprawdę na długo pewnie. Więc bierzemy go od razu do bagażnika, idziemy się napić wody z jakiejś chłodnicy. W piwnicy nic nie było, musimy znaleźć wodę szybko. Dem jak się rozłożył. Proszę, woda, no nie ma wody, nie ma wody, nie ma nigdzie. Tu jest troszkę wody, ale i tak zdecydowanie za mało. Tu też jest woda. Tyle wody powinno nam starczyć. Ściągamy królika, jedziemy dalej w podróż. Nadlatuje kolejne UFO, wspinamy się. Wspinamy się na dobrą wysokość. Trzeba je złapać, proszę, proszę. Dobrze, 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 dobrze. Nie, 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 nie. Czy może mi pan pożyczyć koło, bo nie mam. Stary, nie chcę, żebyś mnie podwoził. Nie otwieraj mi tych drzwi, ja chcę koło. I to nie twoje koło. Nie no, jeszcze burza piaskowa jest w autobusie. Zasłaniasz mi UFO. Ja tu cały czas czekam. Cały czas czekam, aż coś przyleci. O, leci, leci. Mamy UFO, zobaczmy jakie. Czerwone, czerwone, samochód. Zabierz samochód, skrymi, szybko, 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 szybko. Samochód, samochód, samochód. Szybko, szybko, bo będzie niebezpiecznie. Zabieraj ten samochód. Zabieraj, zabieraj. O, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Stój, 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 stój. Nie, 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 nie. O, wypadł, wypadł. Autobusu nie było w stanie podnieść. Podniosło, ale delikatnie dosłownie. Gdzie ty jedziesz? Madziu, odkryjemy, kto za tym stoi. Siedzę już w aucie naprawdę dużo czasu. Czekamy cały czas na UFO, na razie nic nie widać. Tylko, że taksówkarz wyprzedza na ciągłej policję. Coś leci, jeszcze pioruny walą. Dobra, panie policjancie, proszę się zatrzymać, tam jest UFO. Dobra. Dobra, dobra, mamy je, mamy je, mamy je, mamy je, mamy je! Mamy UFO, mamy UFO! Nie mam pojęcia, co to robiło, ale zatrzymaj się, zatrzymaj się! Możemy nim latać, zobaczcie! Pójdźmy spać, poczekajmy, aż pogoda się zmieni. Wracamy do naszego UFO, możemy je chyba przyspieszyć z tego, co pamiętam. To jest chyba automatycznie. To jest chyba, że ja mogę sterować, ale ono nie jest szybkie. To jest jakieś wolne UFO. Spróbujmy wylądować na ziemi. Stary, patrz na to. Coś mu zrobiłem. Mogę go nawet popychać, rozwalić go mogę całego. Zgnieść go.
podlećmy do naszego samochodu. Mam nadzieję, że te UFO sobie nie poleci po prostu. Wysiądźmy z tego. Nie leci. Zobaczcie, mamy UFO. Mamy to, co chcieliśmy. Piszcie, co z takim UFO zrobić. Czy może postarać się przejąć te fioletowe UFO, które wciąga wszystko. I będziemy wciągać ludzi. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa, pa.